Poziom 48. Sunset Beach. Poziom ten jest 49. poziomem Backrooms. Opis. Poziom 48 to nieskończona piaszczysta plaża z przypuszczalnie nieskończonym letnim oceanem, który jest prawdopodobnie pozbawiony życia na południe od plaży. Poziom ten składa się również z dużego lasu tropikalnego położonego 200 metrów na północ od plaży. Poziom ten nie ma cyklu dzień-noc i utknął w stałym stanie zachodu słońca, a pogoda jest słoneczna. Słońce na tym poziomie ma czerwono-żółty gradient koloru i emituje 30% światła słonecznego, które jest odbierane na Ziemi w południe. Na tym poziomie panuje klimat tropikalny, a temperatura waga się od 22 do 36 stopni Celsjusza, w zależności od lokalizacji na poziomie. Plaża poziomu składa się z wielu luksusowych domów i hoteli. Budynki te różnią się wielkością, ale wyglądają na nowoczesne i luksusowe pod względem estetyki. Wszystkie są wyposażone w nowoczesne meble i urządzenia, a także klimatyzację. Poziom 48 obfituje w bujną roślinność i jadalne rośliny. Z tego powodu znalezienie jedzenia nie będzie trudne. W połączeniu z różnymi przestrzeniami mieszkalnymi i udogodnieniami, poziom ten został uznany przez MEG za nadający się do zamieszkania. Las na poziomie ma gęste tropikalne drzewa, w tym palmy, drzewa iglaste, wiecznie zielone i liściaste drzewa z różnymi gatunkami flory i fauny, z których większość wydaje się przypominać frontrooms. Wszystkie one nie są wrogie, prawdopodobnie można je oswoić. Flora i fauna, które są unikalne dla poziomu, zwykle znajdują się 30 km na północ od plaży i jako takie nie zostaje szczegółowo udokumentowane. Szczególna lista flory i fauny na poziomie znajduje się poniżej. Languary. To potulne stworzenie podobne do jaguarów, które mają niebieską skórę zamiast opalenizny, a także fioletowe oczy. Languary mają mniej ostre zęby niż jaguary i są roślinożerne. Zwykle wędrują w krzakach w lesie tropikalnym, ale czasami można je zobaczyć na mniej trawiastych obszarach. Mają one lepszy wzrok niż jaguary i wydają się wyczuwać i słyszeć wędrowców z odległości od 2 do 2 km. Mogą biec z prędkością do 45 km na godzinę. Są one również odporne na czynniki, które normalnie zabiłyby wędrowce, takie jak kwas siarkowy i płynny ból. Mogą przetrwać do 3 dni bez jedzenia i 5 dni bez snu. Istnieją doniesienia o tym, że wędrowiec pełni swoją laguara, ale nie są one potwierdzone. Werafy. Wydają się być podobne do żyraf grzywiastych, ale mają zieloną skórę zamiast normalnej. Znacznie wyższe od żyraf i osiągają wysokość do 12 metrów, pomimo wysokiego wzrostu są w stanie utrzymać równowagę i nie przewracają się. Potrafią biegać stosunkowo szybko z prędkością do 60 km na godzinę. Poziom inteligencji jest raczej niski, a wyczucie dotyku wędrowca zajmuje im do 6 sekund. Werafy można zwykle zobaczyć w stadach liczących od 6 do 10 osobników i mogą przetrwać bez jedzenia do 36 godzin. Pinktery. Znają pantery z frontrooms, ale główną różnicą jest to, że ich skóra ma różowy kolor. Wydają się być zdolne do rozmnażania bezpłciowego, co oznacza, że rozmnażanie może odbywać się za pomocą jednego pinktera. Są one o 25% mniejsze od przeciętnej pantery i są pasywne w stosunku do wędrowców. Mogą biegać z prędkością do 33 km na godzinę i mogą przetrwać całe życie, żywiąc się wyłącznie trawą i liśćmi, co czyni je roślinożercami. Ich głośne ryki można usłyszeć z odległości do 1,6 km, i zwykle można je zobaczyć wędrujące po mniej trawiastych obszarach. Zapy. Zapy wyglądają podobnie do małp czekosztownych, ale ich skóra ma czerwony kolor. Zapy są znacznie bardziej inteligentne niż małpy czekosztowne, ponieważ są w stanie zrozumieć, a nawet mówić w ludzkim języku. Mogą również jeść żywność wytworzoną przez ludzi, a także żywność roślinną w lesie. Widziano zapy budujące drewniane schronienie przy użyciu kłód drzewa z lasu. Wydają się mieć większe uszy niż ich małpie odpowiedniki. Papugi. Papugi to podobne do papug ptaki o czarnej skórze. Papugi to są znaczne z tego, że są znacznie mniej inteligentne niż przeciętna papuga i żyją tylko 20 lat. Zwykle żyją na najbardziej trawiastych obszarach i często są najbardziej aktywne w ciemniejszych obszarach lasu. Dźwięk na wywołania papug jest również zauważalnie bardziej zniekształcony niż u normalnych papug z frontrooms. Flora. Kwiaty weroka. Kwiaty weroka to małe kwiaty, które wyglądają i zachowują się bardzo podobnie do kwiatów męczennicy z frontrooms. Z główną różnicą polegającą na tym, że zawsze mają szary kolor, jednak w przeciwieństwie do zwykłych kwiatów, kwiaty weroka mogą żyć na wolności tylko do 8 miesięcy. Owoce pochodzące z kwiatów weroka nazywane są owocami weroka. Są to szare, jajowate owoce, jadalne, które zawierają dużo witaminy C oraz potasu, dlatego zaleca się ich spożywanie. Z kolei płyn z owoców może być również ekstrahowany w celu stworzenia soku weroka, który zawiera wspomniane wcześniej pierwiastki, a także lit, który może być stosowany w leczeniu chorób psychicznych, zwłaszcza choroby afektywnej dwubiegunowej. Gromeliady.
są bardzo podobne do bromeliad z Frontrums. Jedną różnicą jest to, że ich kwitnienie trwa krócej niż w przypadku bromeli. 2 tygodnie w porównaniu do wielu miesięcy. Bazy, placówki i społeczności. Rolnicy z Veroki. Veroka w Farmers to społeczność rolnicza składająca się z 300 członków. Zwykle można ich zobaczyć, jak zbierają owoce Veroka ze swoich roślin. Ciągają oni płyn z owoców, aby stworzyć sok. Farmerzy ci mają wiele sklepów oferujących sok i owoce Veroka. Wejścia i wyjścia. Wejście. Na poziom 48 można zazwyczaj wejść, nie oklipując się w piasek, na poziomie 134. Upłynięcie na dno jasno-niebieskiego letniego jeziora na poziomie 121 spowoduje teleportację na brzeg poziomu 48. Przejście przez okno na poziomie 188, przedstawiające plaże w stanie zachodu słońca, doprowadzi do tego miejsca. Wejście przez drzwi z czerwono-żółtym gradientem na poziomie 21 prowadzi do tego poziomu. Spanie w pokrytym pokoju piaskiem na poziomie 11 obudzi cię tutaj. Uklipowanie w losowo pojawiającą się palmę na pustyni na poziomie 46 przeniesie cię tutaj. Wyjścia. Zakleszczenie się w hotelu na poziomie 48 przeniesie cię do lobby na poziomie 581. Opłynięcie na dno małego jeziora przeniesie gracza z portem na poziom 121. Grając martwego na plaży istnieje niewielka szansa, że dzień przeniesie cię na poziom 100. Nie jest to potwierdzone. W lesie na poziomie 48 mogą losowo pojawić się zabudowania gospodarcze. Wejście i wyjście z któregokolwiek z nich przeniesie cię na poziom 10. No i cóż, to byłoby na tyle z poziomu 48. Jeśli dotrwaliście do końca, postawcie po sobie jakiś znak w komentarzu, łapkę w górę lub subskrypcję. Zachęcam Was też do wsparcia kanału, nie jest to obowiązkowe, ale dzięki temu macie szybszy dostęp do filmów z Backrooms. A ja z Wami w tym miejscu żegnam i do zobaczenia, na razie.